W tym filmie chciałbym objaśnić pojęcia prostej i odwrotnej proporcjonalności. Więc może tutaj będzie prosta proporcjonalność. No a po prawej stronie napiszemy odwrotna. Co to jest odwrotna proporcjonalność? Dobrze, czyli kiedy mówimy, że dwie zmienne, powiedzmy y i x, dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, no to wtedy, kiedy y to jest pewien współczynnik razy x. No tutaj mówimy, że y jest wprost proporcjonalny, albo jeszcze podkreślamy, że jest wprost proporcjonalny. Do x. No i to k tutaj to jest dowolny współczynnik, on może być dodatni lub ujemny. No i może kilka przykładów. Na przykład y to może być 2x. Lub też y to może być 1 trzecia x. Lub też y to może być minus 5x. No niekoniecznie to musi być y i x, prawda? Nie przyzwyczajajmy się nadmiernie do tych nazw. To może być na przykład zmienne l i r, czyli l równe 2pi razy r, prawda? Czyli zmienne l i r są do siebie wprost proporcjonalne, no i tutaj rozpoznajemy wzór na długość okręgu o promieniu r, prawda? Czyli długość okręgu jest wprost proporcjonalna do jego promienia i ten współczynnik to jest 2 razy pi. No, lub też może być s równe 6t. No i z kolei tutaj ten napis sugeruje, prawda, że jeżeli s to jest droga, t to jest czas, 6 to jest prędkość, w ruchu jednostajnym, no to ten wzór mówi, że droga jest wprost proporcjonalna do czasu, no i ten współczynnik w proporcjonalności to jest właśnie prędkość, tak? Czyli jeżeli ruch jest jednostajny, prędkość jest stała, czyli droga jest wprost proporcjonalna do czasu. No i może zobaczmy jeszcze ważną cechę takiej prostej proporcjonalności. Weźmy może jakiś przykład. Y równe 2x. Zróbmy taką tabelkę. Zobaczmy, jak to jest, jak są te zmienne ze sobą w takim powiązaniu, jak one się zachowują. Czyli powiedzmy x równe, zacznijmy od x równego 1, 2, no i może 1 druga. Zróbmy 3 takie wartości. No to tak, jak x1 to y2, jak x2 to y4, jak x1 druga to y1. No i teraz popatrzmy, tutaj od 1 do 2 to x nam przyrosło dwukrotnie. Tak? Czyli tu jest razy 2. No, ale y też przyrosło dwukrotnie, prawda? Że 4 przez 2 to jest 2. Teraz z kolei od 1 do 1 drugiej, jeżeli x zmalało nam dwukrotnie, prawda? Czyli 1 druga, no to y też zmalało dwukrotnie, prawda? Razy 1 druga. Czyli możemy powiedzieć, że x i y tutaj maleją, czy też rosną w tym samym tempie. No i podobnie jest, jeżeli tutaj będzie współczynnik ujemny, na przykład y równe minus 3x. I ponownie zróbmy tabelkę. X, y, no na przykład 1, 2 i 4. I teraz tak, y to jest minus 3, minus 6, minus 12. I co, jeżeli x przyrosło dwukrotnie, no to y też wzrosło dwa razy, prawda? Minus 6 to jest 2 razy minus 3. Jeżeli x wzrosło czterokrotnie, razy 4, no to minus 12 to jest 4 razy minus 3, również wzrosło czterokrotnie. Czyli niezależnie od tego, czy współczynnik jest dodatni czy ujemny, y i x wzrastają, czy też maleją w tym samym tempie. Teraz tę prostą proporcjonalność możemy zapisać w trochę inny sposób, prawda? Niekoniecznie tak. Na przykład, jeżeli y jest równe 2x, to jeżeli podzielimy obie strony przez x, to dostaniemy, że y podzielone przez x jest równe 2. Prawda? To jest inny sposób zapisania prostej proporcjonalności, że iloraz y do x jest stały. Z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na to równanie tutaj,
i podzielimy je przez k, to dostaniemy takie równanie y przez k jest równe x, no, które możemy zapisać x jest równe 1 przez k razy y. No to co nam to mówi? To nam mówi, że x jest wprost proporcjonalne do y, no i współczynnik proporcjonalności nie jest k, tylko 1 przez k. Czyli jeżeli y jest wprost proporcjonalny do x, to równie dobrze możemy powiedzieć, że x jest wprost proporcjonalny do y. Tak? Czyli możemy mówić, że zmienne dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne. No i obie jakby, to jest relacja, która łączy y z x jakby tak symetrycznie, prawda? Jeżeli y jest wprost proporcjonalny do x, to x jest wprost proporcjonalny do y, no i tylko te stałe proporcjonalności od siebie się różnią. Dobrze, to teraz przejdźmy do odwrotnej proporcjonalności. Co to znaczy, że y jest odwrotnie proporcjonalny do x? Ano mówimy tak wtedy, kiedy te zmienne są związane w ten sposób, że y to jest pewna stała razy 1 przez x. No i znowuż ta stała może być dodatnia, ujemna, na przykład może być y równe, no i jeszcze może tutaj to jest to samo co k przez x, tak? Czyli na przykład y równa się 1 przez x, y równa się 2 przez x, y równa się minus 3 przez x, tak? Y równa się 1 druga razy 1 przez x, tak? Wszystkie te rzeczy mówią o tym, że y jest odwrotnie proporcjonalny do x. Czyli tutaj to jest zdanie, że y jest odwrotnie, prawda, odwrotnie proporcjonalny, może to skrócę, proporcjonalny do x. No i znowuż zobaczmy, jaka jest cecha istotna takiej odwrotnej proporcjonalności. Czyli może sobie weźmy y równe 1 przez x po prostu i zróbmy taką tabelkę. X, y na przykład 1, 2 i 4. No jak x1 to y1, jak x2 to y1 druga, jak x4 to y1 czwarta. No i co się teraz dzieje? Tutaj x wzrosło nam dwukrotnie, a y dwukrotnie nam zmalało, prawda? Razy 1 druga. I znowuż, jeżeli x nam wzrosło czterokrotnie, to y nam czterokrotnie zmalało. Prawda? Czyli jakby x i y, jeżeli x przyrasta w tym jakimś tempie, to y w tym tempie maleje. No i tak jest. Jeżeli podobnie jest dla ujemnego współczynnika, może zróbmy y równe minus 3 przez x. No i zróbmy sobie znowuż tabelkę. X, y na przykład 1, 2, 3. Tak? I teraz co? Jeżeli x jest 1, to y jest minus 3. Jeżeli x jest 2, to y jest minus 3 drugie. Jeżeli x jest 3, to y jest minus 3. Minus 1, przepraszam, minus 1. No i co? I widzimy teraz, że co? Że x tutaj nam przyrosło dwukrotnie, czyli pomnożyło się przez 2, no to y się pomnożyło przez 1 drugą. I tutaj, jeżeli x się pomnożyło przez 3, no to y się pomnożyło przez 1 trzecią. Czyli teraz x i y jakby odwrotnie, no są odwrotnie proporcjonalne. No i teraz spójrzmy teraz na inny zapis tej odwrotnej proporcjonalności. Mianowicie ja mogę tutaj pomnożyć przez x to równanie. Czyli y razy x jest równe k. No to jest inny zapis odwrotnej proporcjonalności. Tak jak tutaj iloraz dwóch wielkości był stały, tak tutaj stały jest ich iloczyn. Teraz z kolei ja to podzielę przez y, to mam, że x to jest k przez y. I ponownie mogę powiedzieć, że x jest odwrotnie proporcjonalny do y. Czyli znowuż powiedzenie, że y jest odwrotnie proporcjonalny do x, to jest to samo,
co powiedzenie, że x jest odwrotnie proporcjonalny do y. I nawet stała tej odwrotnej proporcjonalności się nie zmienia. Czyli znowuż mogę mówić, że dwie zmienne są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Niezależnie od tego, czy y jest odwrotnie proporcjonalny do x, znaczy to jest to samo. Tak? Y odwrotnie proporcjonalny do x to jest to samo, co x odwrotnie proporcjonalny do y. Podobnie jest w przypadku prostej proporcjonalności, tylko tutaj zmienia się ten współczynnik proporcjonalności w zależności od tego, czy mówimy, że y jest proporcjonalny do x, czy x proporcjonalny do y, to te współczynniki się tutaj nam zmieniają. W przypadku odwrotnej proporcjonalności, ten współczynnik odwrotnej proporcjonalności x do y, czy y do x jest taki sam.